Jeśli do wielkiego muzycznego kotła wrzucimy doświadczenie, pasję, siłę rocka, a także 5 różnych osobowości, całość obficie podlejemy subtelnością bluesa, przyprawiając szczyptą funkowego brzmienia, otrzymamy muzykę płynącą prosto z serca. Od jakiegoś czasu takie muzyczne danie serwuje i nowowrocławski zespół Gram. Cały świat, bo się żył, że z tobą. Za dużego uważam się cały świat, bo się żył, że z tobą. A ty masz dopiero 14 lat i boisz się z domu wyjść. A ty masz dopiero 14 lat i boisz się. Boisz się, że odkryjesz nowe zło. Boisz się, że przegrałeś życia. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym chce podzielić się sobą z innymi. Dla 5 charyzmatycznych osobowości, dla 5 muzyków ten moment nastąpił stosunkowo niedawno. W jakich okolicznościach powstał zespół Gram? Ja z Łukaszem grywaliśmy dużo wcześniej, grywaliśmy bardziej akustycznie, z gitarą akustyczną. Ja miałem swój taki zespół rockowy, Łukasz miał swój zespół rockowy, ale nam obydwu brakowało czegoś w tych zespołach. Często się gdzieś tam spotykaliśmy, rozmawialiśmy na te tematy, aż w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby stworzyć coś wspólnie razem. Także to tam jakby od wokalisty i ode mnie wyszła taka inicjatywa, no i zaczęliśmy myśleć, kto i skąd do tego zespołu by się nadawał, gdyż chcieliśmy uniknąć błędów, które popełnialiśmy wcześniej. No i zebraliśmy dodatkowych ludzi, Asię na perkusji, dość nietypowo, bo dziewczyna na perkusji to jest dość rzadki widok, Jacek Hołowacz na gitarze, ja z nim grałem właśnie wcześniej w poprzednim zespole, no i my się zawsze świetnie rozumieliśmy, więc od razu zwerbowałem go do tego zespołu, o którym rozmawiałem z Łukaszem. No i przez jakiś czas szukaliśmy basisty, no i pewnego razu Asia, nasza perkusistka, przyprowadziła Berka, Łukasza Berkowskiego na próbę, mówiąc, że jest to basista metalowy. Chcieliśmy takich basistów uniknąć, bo bardziej jesteśmy w blues rockowej muzyce, ale się okazało, że po prostu on był tym brakującym ogniwem. Uciekaj szybko, nim wpadniesz w dziury. Uciekaj szybko, nim wpadniesz w dziury, którą nazywają samym dnem. Którą nazywają samym dnem. Uciekaj szybko, nim wpadniesz w dziury. Uciekaj szybko, nim wpadniesz w dziury, którą nazywają samym dnem. Muzyka to jest coś takiego, co potrafi opowiedzieć wszystko, pod warunkiem, że przemawia przez daną osobę. A czy sprawa nie komplikuje się nieco w przypadku 5 muzyków, 5 różnych osobowości? Czy ta wasza muzyka jest w pewnym sensie kompromisem? Nasza muzyka nie jest kompromisem. Nasza muzyka jest raczej wynikiem tego, co w każdym z nas siedzi, każdego z osobna wrażliwości. Gdyż my nie robimy czegoś takiego, że przynosimy gotowe utwory i ktoś coś komuś narzuca. Tylko improwizujemy bardzo dużo na próbach, nagrywamy to i muzykę naprawdę wspólnie tworzymy. Także tutaj nie ma kompromisu, jest bardziej wynik. Ale jesteście bardzo różni i ktoś musi podjąć tą decyzję a propos właśnie sfinalizowania muzycznego projektu. Zazwyczaj nie ma takich problemów, nie było jeszcze takich nieporozumień, żeby jakąś decyzję trzeba było podejmować. Jest tak, że nagrywamy, słuchamy, tak, to jest to. Będę pamiętał.
się waszym tekstom, można odnieść wrażenie, że są nieco mroczne. Bardziej dlatego, że dotykają takich smutnych sfer życiowych. Nie myśleliście o tym, żeby poruszyć, uderzyć w te struny bardziej radosne? Ten temat już u nas był wielokrotnie poruszany, zarówno od ludzi z zewnątrz, jak i w samym zespole. Ja osobiście mogę powiedzieć tylko tyle, że są te teksty niewątpliwie prawdziwe, a o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby tworzyć teksty, żeby później odbierać, jakoś to zaszufladkować i stwierdzić, mamy pozytywne teksty, mamy mroczne teksty, smutne, wesołe. Nie, nie o to chodzi. Po prostu jeżeli to w nas siedzi, to gramy. Łukasz Tubiszewski, autor tekstów i wokalista, sprawami dla siebie istotnymi dzieli się ze światem, pisząc do niego listy w postaci niezwykle emocjonalnych tekstów piosenek. Słowo to most między ludźmi, most, dzięki któremu ludzie mogą do siebie dotrzeć. Co ty chcesz przekazać przez swoje teksty? Nie mam, szczerze mówiąc, jakiejś wizji przekazywania, albo misji przekazywania czymkolwiek w tekstach. Robię to na zasadzie, co czuję, to wtedy wypływa w słowie, które jest w piosenkach. A pod wpływem jakich emocji, w jakich warunkach tworzysz, kiedy ten moment weny przychodzi? No, moment weny najczęściej jest na próbach. W związku z tym, że ja nie piszę tekstów, tylko je wyśpiewuję, no to tylko na próbach mogę tą wenę wylać z siebie. Emocje są różne. Smutek, radość, wszystko, miszmasz totalny. Czy twoje teksty są zatem wynikiem takich naturalnych emocji, które się wypływają, czy podlegają jednak korekcie, zanim zostaną zaakceptowane przez zespół? Nie, raczej korekta, jeżeli jest, zdarza się bardzo rzadko. Raczej to jest tak, że zespół w pełni akceptuje to, co mam do powiedzenia raczej. Także tu się bardzo dobrze rozumiemy w tym, w tych myślach moich. Moja paranoja, moje głupie myśli rozwalają mi stan. Delikatnie uspokojony, paranoja psuje mu spokój, psuje mi moje myśli, chłodzi mój stan. Ale teksty też pisze u nas drugi gitarzysta, Jacek Hołowacz. To już w bardziej tradycyjny sposób, że przynosi tekst, Łukasz się z tym tekstem zapoznaje i myślimy, w jaki sposób go zrobić. Mi też się zdarzyło kilka tekstów napisać. Bardzo grzecznie stajesz, zdziwienie na twarzy masz, jeszcze lustrze stajesz, bolą wszystkie gnaty, gaz męczy cię, ściągasz grubo szmaty. Pięć różnych osobowości, pięć gustów muzycznych, a kto dba o to, o całość projektu, o to, żeby to sfinalizować, żeby powstało gotowe dzieło? Na początku ustalmy jedno, to nie jest projekt. Unikamy czegoś takiego, co się nazywa projektem muzycznym. My nie zakładamy, jak to ma wyglądać, jaki ma być efekt finalny, do czego dążymy. To wychodzi samo z siebie. Także nie trzeba tutaj naprawdę pilnować tego, jaki będzie efekt, bo efekt bardzo często zaskakuje nas samych i to pozytywnie. O stwierdzenie, że jesteś takim muzycznym wyjadaczem, gdyż uczestniczyłeś oczywiście w działaniach muzycznych wielu zespołów. Teraz zespół Gram to taka twoja muzyczna przystań. Co by musiało się stać, co by musiało się w twoim życiu wydarzyć, żebyś ty jako muzyk i też pytam ogólnie jako zespół, żebyście mogli powiedzieć, osiągnęliśmy sukces. Czym jest dla was sukces?
my już osiągnęliśmy sukces. Sukcesem dla mnie jest właśnie to, że gram z ludźmi, którzy czują podobnie i to, że gramy po prostu. To jest dla mnie sukces. A jakie macie plany zawodowe? Do czego zmierzacie? Chcemy grać, jak najwięcej grać. Nie myślimy o jakiejś karierze na wielkich scenach i tak dalej. Bardzo lubimy grać w małych klubach. Przede wszystkim liczą się odbiorcy, ludzie, którzy przychodzą na koncerty, którzy razem z nami przeżywają te piosenki. Naprawdę dużo dostajemy takich też informacji zwrotnych, że ta muzyka nie tylko nas porusza, ale i odbiorców. Fascinowało.